tygodni czuły światom pismi pro popłykania ludyny gospodągową do służenia cerkwi, a służyty w cerkwi możemy tylko służyty dla ludy. Bo Gospod wybieraje nasze modlitwy i tak my patrzymy, kiedy używajemy ładan, kadyło, ten dym z kadyła z tego ładana idzie z ziemi tam do Gospoda Boga i to jest symbol naszej modlitwy. I nasza modlitwa, którą my przedstawiamy Gospodowi Bogu, takoż ma i ty z czystego serca do Boga. A że na ziemi my je wsi słabi, grzeszni, nam trzeba oczyszczenia duszy. A oczyszczenie duszy może dać nam cerkwa przez swoich ludzi, duszpasterów, jak my nazywamy. I w pierwszym czytaniu my czuły, że prorok pokłykany Gospodem Bogom każe Gospodzie, to jest ja ludyna, jeszcze młody. Co ja mogę wskazać dla tych ludzi, którzy postawi z mnie przed nimi? I Gospod każe, nie skaży, nie każe, że ty młody. Ja tobie dam swobodę. I podczas świadczeń diakona, prezbitera czy episkopa, pisa tej modlitwy cerkwi, pokładanie rąk, ludyna, którą my znamy, z którą my żyły, która jest naszym bliskim, jakimś rodzicem i tak dalsze, tak dalsze, ona staje jakby inszą ludyną, Bożą. I nam trzeba znać, że nam trzeba modlitwy za tych ludzi, które stały tymi duszpasterami dla nas. Także my czuły w drugim czytaniu z Dziejów Apostolskich, że apostoły mały tak bogato ludzi, które szły, czuły nauczania, przyjęły chrzczenia, stały chrześcijanami, że nie mały czasu, żeby zająć się takoż miłostynią, miłosierdziem, rozdzielać, dopomogu, można skazać to charytatywno czy harcowania, liki dla innych. I co kazali? Nam trzeba pomiczniki. I obrały tych siemo młodych, młodych, dobrych ludzi, czesnych. I my czuły te prezwiszcza tych ludzi, żeby dopomagały. Dopomagały w tej czastyni życia cerkwi, jako jest miłosierdzie. I teper, koło my baczymy, skilki nasi świeszczenniki, katolicki, prawosławni, czynia dla tych ludzi pochyłowo wieku, ludzi, którzy bieżyńcy, którzy je zniszczeni wojną. I nam trzeba takoż siły tej duchowej, żeby nam dopomagały, również i siłą fizyczną. I trzeba takoż cerkwi tych ludzi do nauczania, propowiedowania i tomu w Ewangelii Chrystus każe żniwo wielkie. My, żywucy tu na ziemi, gdzie mamy bogato pola, baczymy jeszcze, jak wygląda i tego praca w polu, trzeba posijaty, czy pierwsze zuraty do ziemi, posijaty zerno, potem zibraty, potem to zerno peremenity na klik i tak dalsze, że trzeba robić kliki. No nawet i maszyna sama nie będzie, chociaż próbują, żeby już same maszyny bez ludyny pracowały na polu. Ale to nie to, musi być ludyna. I takoż Chrystus każe, gdy idę pro propowiedowanie Ewangelia, miłostyni i tak dalsze, trzeba nam ludzi. A to popłykanie ludy Gospodom Bogom. I Gospodom Bogom popłykanie ludy. I dud jak świaszczennik, jak diakony pracują. I każe Chrystus co? Molić się. Win każe, żebyśmy moły się. A świt nieraz każe, że mają coraz mniejsze świaszczennik. A wy czytaje te Ewangelię, czujecie, co kazał Chrystus? Molić się. Czy wy mołujcie się? No, znaje to tak porizną. A z drugiej strony my chcemy, żeby tych świaszczenników, monachów, monachii było coraz większe, bo potem dojdzie do tego, temu współczesnemu, suspilnemu życiu, że trzeba pozostawiać storoża, poriadku, czy policjanta, czy wojskowego na początku, na końcu każdej ulicy, czy seła, a w środku będą zawsze
można skazati złoczyństwa i tak dalej. Nam trzeba ludzi, które by wychowały sumienia. Jak ludyna będzie mieć sumienie, to będzie szanowała innych. Nawet i tych plennych, i tych na linii. I będzie miła bronić swoją babkiwszczyną. Bo inaczej, jak nie ma sumienia, to będzie gorsze, czym twaryga. I my to baczymy teraz podczas tej strasznej wojny. Jakby ludy w Rosji, ci, nie tylko ta werchówka, nakażeno, Kreml i tak dalej, nie tylko prawosławna cerkwa moskowska, małe ludy z Rumunia, to by nie było wojny w Ukrainie. Taka jest prawda. I tomu Maty Boża z Fatima kazała ponad 100 roków temu. Pierwsze wam trzeba mówić się o nawrócenie Rosji. Nikt nie rozumie. Proszę, baczymy. Jak nie mają sumienia, to mają to, co teraz my baczymy, przeżywajemy. Cała Ukraina na każdym cwintarzu, majże w każdym sieli, czy miasteczku, mieście, wroby tych, które widały życia za wolę, żeby my mogły spokojnie żyć. Ale trzeba nam także dopomagać tym ludziom skrzywdzonym, inwalidom, sierotom, wdowom, dziewczynom, dzieciom i tak dalej. Kto to zrobi? No świeższennik, monach, monachinia. Podtrzymaje na duchu, bo on ma podgotowkę to duchowną, bogosłowską można skazać, i on nam to pomaga. I teraz trzeba pamiętać, że świeższennik, diakon, monach, monachinia, ludyna posvęcona Gospodowi Bogu. I ona jest i na wojnie, bo chcą, komandzyry prosią naszych episkopów, dawajcie nam kapelanin do wojska tam na front, do okopów. Dawajcie nam kapelanin do lekarni, gdzie przywozią poranionych chłopców naszych winy. Znajemy świadczenia tych ludzi. No to straszna sytuacja, ale trzeba kogoś, żeby stał przed tym poranionym i skazał jemu, czemu tak jest i co jest liczne życia. To, że to na ziemi kończaje się, żeby my mały, jakie lichy, jakie transplantacje i tak przyjdzie koniec naszego życia. I to daje nam świeższennik. I żeby ten świeższennik był świętą ludyną, nam trzeba za niego modlić się, prosić o dopomoc. Trzeba prosić, żeby on był takoż i miłosierny. I czasu do czasu czujemy, a nam nie podobają się odnoszenia naszego świeższennika do nas. Ja pytają, a co on tak naukowany zrobił? No znajdę. Nie ma ty kraszczy, lepszy? Ta nie. A ty znajdziesz wielki winny, że on pochodzi z nieraz takiej rodziny, gdzie były jakieś problemy. I teraz jak nie będę pracować nad sobą, a ty nie będziesz mówić za to nią, to może wyjdzie problem. Jak ty będziesz modlić się za nią, będzie się raz. To jest, można skazać, do zobaczenia, jak wyglądają nasze życie. Jak tak jest, obowiązek nasz, jaki modlić się nowe światy, pokojkania do świadczenstwa i monaszewskich zgromadzeń, czynić z inoczych człowieci, takoż, żeby były misjonery z naszych rodzin, żeby z naszych rodzin przyszły i jako sługi wiewtania, sługi miłosierdzia, dopomagały innym i będzie dobre w świecie. A jak nie, no to wybaczmy, no to będzie tragedia. Bo ludyna, która nie ma w sercu Gospoda Boga, nie ma sowisti, nie będzie ludyną dla bliźniego, tylko będzie gorsza, czym twaryga. I teraz nam trzeba modlić się, żeby my w miły dopomagać odnowić duchowo i materialnie. Teraz wes świt dopomagaje bliźnicom z Ukrainy. Ja pamiętam i patrzę, jak to wygląda za kordonem, osobowo w Polsce. Jak Polaki pomagały na samym początku, bo nikt nie znał, jak to było, jak długo. Dopomagały, żeby tam ludzie trochę przeżyły, pojechały dalsze do innych krajów. Czemu tak robili? Bo oni chrześcijanie, oni katolicy, oni Słowianie. I my także mamy dopomagać jeden odnowu.
I також нам треба молитися до навернення на правди Росії, щоб Росія зрозуміла, що Господь децидує, не слаба, бідна, грішна, мала людина. Бо так треба просити Господа Бога. Дай нам милосердя, дай нам то силу пробачення. Бо тепер після війни, вона і так колись скінчиться, треба нам бути силу до пробачення, бо буде такі, що поставлять їх перед судом, і люди скажуть, так, ти винен, як я маю поступити, так, як Христос сказав. Питав апостоли, чи аж 7 разів на день маю пробачити тим моїм обвинувальцям, нашим обвинувальцям, а Христос каже, як треба, не 7, а 77. Як то? Ну, бо ти людина. Старай się навернути того, тамтого ворога, потребує не так давно твоїм ворогом, знебителем, щоб він також навернувся. І то буде наше завдання. І хто буде нам то припоминати, допомагати в тим діякон, священник, монахині. І цілий час ми сьогодні чуємо, бракує нам потрібні священники, люди, духовні люди, котрі прийдуть з тим допомогою. І про це треба молитися. І також бачимо, що в нашій Римсько-католицькій церкві ми не маємо природних родин, фамілій. Для нас, священника, монаха, монахині, діякона, то мир'яни, парафіани, кажемо. Це є моя фамілія, це є моя родина. І я повинен працювати для них. Я не маю своєї дружини, своїх дітей природних, але всі ви є для нас і ми для вас. Я є тим батьком, не тим природним, тільки батьком духовим. І я буду чути, як священник, як монах, монахиня, ваші молитви, прохання. І я буду старався з того вівтаря, як ти дим виголадами, передати до Господа Бога. Щоб я міг то зробити, то треба також мені вашої допомоги. Тобто, як каже нам цілий час Папа Франциск, і то цілий час на різних зустрічах із молодою старшині, моліться за мене, щоб я знав, що вам сказати, як вас вести через цей світ, щоб ми всі дійшли до Господа Бога. І про це треба молитися постійно. Амінь.